Jeżeli chodzi o mikrochipy, w tej chwili są dosyć często wszczepiane naszym pupilom. Tutaj należy zachować pewną ostrożność. Teoretycznie przy niektórych zabiegach nie są one przeciwwskazaniem. Pytanie jest, brzmi, czy jaki, wszystko zależy od tego, jaki zabieg będziemy wykonywać i przede wszystkim w jakiej okolicy ciała. W większości przypadków, jeżeli zabiegi nie obejmują obszar ciała, na którym znajduje się taki mikrochip, wtedy bezpiecznie możemy te zabiegi wykonywać. No, na pewno trzeba się zastanowić, jeżeli no, na przykład głównie chodzi o elektrostymulację. W takiej sytuacji, jeżeli gdzieś wykonujemy w pobliżu takiego mikrochipu, to raczej powinniśmy no, zachować ostrożność i wykonać ten zabieg możliwie daleko od takiego mikrochipu. Biorąc tym, trzeba też brać pod uwagę, że ten mikrochip może ulec uszkodzeniu mimo wszystko. Jeżeli chodzi o pole magnetyczne, magnetoterapię, teoretycznie jest ryzyko uszkodzenia takiego mikrochipu, natomiast ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wielokrotnie wykonywałem takie zabiegi u psów, które miały wszczepiony mikrochip. Zawsze po terapii sprawdzałem, czy te mikrochipy działają. Nigdy się nie zdarzyło, żeby któryś uległ awarii. Nawet w perspektywie dłuższego okresu czasu, kiedy pacjenci po roku, po dwóch latach do mnie wracali na kontrolę czy na kolejne zabiegi, też nie odnotowałem jakiegoś szybszego zużycia, w cudzysłowie zużycia takiego mikrochipu. Aczkolwiek no, niewykluczone jest, że taka awaria może jednak nastąpić. Także tu też trzeba rozważyć, co bardziej warto jest zrobić, czy odstąpić od takiego zabiegu, czy mimo wszystko jednak zaryzykować uszkodzenie mikrochipu. Na pewno największą ostrożność należy zachować, jeżeli chodzi o mikrochipy, to przy zabiegach z użyciem prądu. Kolejną rzeczą budzącą kontrowersje to są metalowe obiekty przy magnetoterapii. Chodzi tu głównie o metalowe wszczepy chirurgiczne, czyli różnego typu gwoździe, śruby, płytki, które mogą się w naszym pupilu znajdować. A dawniej sądzono, że jest to przeciwwskazanie do wykonywania zabiegu magnetoterapii. W tej chwili jest taka opinia, że jak najbardziej te zabiegi w takiej sytuacji można wykonywać. Nie jest to przeciwwskazaniem do zabiegu. Nie indukuje się tutaj żaden prąd, nic złego się nie dzieje. Natomiast rzeczywiście, jeżeli na przykład pies ma kolczatkę założoną, jakiś uprząż z metalowymi elementami, to mimo wszystko, mimo że metal nie jest przeciwwskazaniem, to jednak powinno się ściągać takie elementy z tego względu, że krzywda psu się nie stanie, natomiast mimo wszystko taki metal w pewnym stopniu zaburza przebieg tego pola magnetycznego, gdzie w tym urządzeniu kształt fali, częstotliwość, to wszystko jest zaplanowane, uporządkowane. Taki metal po prostu może zaburzyć działanie, jakość tego zabiegu. Także no wiadomo, gwoździa śródkostnego nie wydłubiemy sobie do zabiegu, więc mimo wszystko wykonujemy te zabiegi. Liczymy na to, że w najmniejszym stopniu one zaburzą przebieg takiego zabiegu. Natomiast te rzeczy, które możemy uniknąć, usunąć, uniknąć ich, no to jak najbardziej należy usuwać z pola zabiegowego.